Cześć wszystkim, witajcie w ulubieńcach stycznia. Tak wiem, że już jest prawie połowa lutego i już miałam nie robić w sumie, bo stwierdziłam, że za późno, tak bardziej się skupiłam na czymś innym, że zapomniałam zupełnie o ulubieńcach stycznia, ale mówiłam o tym na Snapchacie i wiele z Was po prostu pisało, że muszę zrobić ulubieńców stycznia, więc oczywiście robię je dla Was, no bo jak inaczej, no nie da się inaczej. I tak właśnie myślałam sobie, co faktycznie się wybiło w styczniu i myślę, że jednak będą to rzeczy, które mi się sprawdziły w podróży, bo jednak styczeń minął mi na przygotowaniach do wyjazdu, samym wyjeździe i potem ogarnianiu się po przyjeździe, także cały styczeń to po prostu strzeliło, tak? I najbardziej właśnie wybiły się te rzeczy, które albo sprawdziły mi się właśnie w podróży, w tej bardzo długiej podróży do Los Angeles i również rzeczy, które sobie tutaj tak w domu się nimi cieszyłam po prostu. Więc zacznę tutaj od dwóch rzeczach, które miałam w przelane bądź przełożone do małych pojemniczków, miałam ze sobą na pokładzie, jednak to było 11 godzin lotu i ja wiedziałam, że zaraz po starcie samolotu ja zmyję makijaż i ja nałożę sobie po prostu wszystkiego grubą warstwę i potem przed samym lądowaniem chciałam sobie zrobić jakiś świeży makijaż, żeby jakoś wyglądać. I tak zrobiłam i to mi się świetnie sprawdziło. Ja ze skórą nie miałam żadnych problemów. Nie przeszkadzała jej zmiana klimatu, ani te długie podróże. Poradziła sobie świetnie moja skóra, bo ja jej w tym pomogłam. I dwie rzeczy: Kiehl's Avocado Creamy Treatment pod oczy, czyli grubą warstwę tego kremu nałożyłam pod oczy i dawało radę, nie czułam nieprzyjemnego przesuszenia i ściągnięcia. No i olejek Sary Chapman, on to jest po prostu, nie no, debeściak wśród pielęgnacji mojej. Zabrałam go od ciupinkę do takiego mojego pojemniczka, nałożyłam sobie trochę tego na twarz i czułam się i po przylocie po prostu, po tych 11 godzinach lotu w wyssanej z wilgoci kabinie, moja skóra była jakbym się obudziła w domu rano ze świeżutką, błyszczącą skórą i mocno nawilżoną, więc ten olejek zawsze mi ratuje skórę. Ja jemu ufam, uwielbiam. Sarah Chapman z Kinesis Overnight Facial i wiecie już od długiego czasu jest moim ulubieńcem i na pewno w ulubieńcach pozostanie. Podkład, jaki miałam w Los Angeles, w Shiseido Perfect Refining, oczywiście wzięłam ten, bo jest bardzo przyjazny, jeżeli się podróżuje. Większość moich podkładów ma albo grube akrylowe opakowania, albo szklane. Ten jest mały, zwinny i przy tym jaki dobry. Wiem, że wiele z Was sobie również go kupiło i sobie go chwalicie. Dla mnie jeden z lepszych podkładów, moje drugie opakowanie i podejrzewam, że to też wykończę, a u mnie skończyć podkład prawie niemożliwe. I to, co miałam w kosmetyczce ze sobą, ja tutaj mam taką małą, fajną kosmetyczkę z syrenią, bo uwielbiam syrenie, takie klimaty. Kupiłam w H&M-ie, chyba za 2 funty i bardzo ją lubię, bo to jest wszystko, czego potrzebuję, jak gdzieś dalej jadę, tak to ją wyciągam, bo ja nie lubię ze sobą, jestem z takich osób, które nie lubią przy sobie nosić makijażu i poprawiać się w ciągu dnia. I co? I w środku miałam dosłownie to wszystko. I to wszystko mi pozwoliło na wykonanie sobie całego, pełnego, kompletnego makijażu przed lądowaniem. I co tutaj miałam? Moja ulubiona, tutaj będę tak wyciągać po troszku, moja ulubiona, bardzo już ściorana paletka pomadek ze Slika, którą nakładam zawsze palcem, te dwa głównie odcienie, te pomarańczowe, to jest, nazywa się ta Siren. Ciekawe, nie? Faktycznie Siren, widać, mi ciągnie do syrenek. I to mi służyło właśnie jako pomadka, jako odrobinka różu i jako lusterka, bo to jest jedyne lusterko, jak miałam bez sensu zabierać jeszcze jakieś inne osobne, skoro tu mam lusterko i właśnie do tego lusterka się malowałam. Co ja tutaj mam jeszcze? Olejek, mój ulubiony, Instant Light Lip Comfort Oil, on zawsze ze mną jest. Tej rzeczy nie wyciągam z torebki, to jest jedna z niewielu rzeczy, jakich nie wyciągam z torebki, uwielbiam. Co tutaj jeszcze miałam? Kiko, rozświetlacz, no bo rozświetlona skóra, rozświetlone kąciki, no to chyba mus po takim locie. Chociaż dawałam radę po tym olejku, ale rozświetlacza kocham, więc tutaj wzięłam sobie mój cień z Kiko, bo po prostu jest mały, a wygląda tak samo jak Oh Darling z Maca, który obecnie uwielbiam. Tu również jest małe lustereczko, ale sam rozświetlacz jest bardzo leciutki i fajnie mi się tutaj sprawdził też. Tu się będziecie śmiać. Mam Bahamy Mamy bronzer.
który mi się wykończył praktycznie. On się bardzo pokruszył, wiecie, jak coś się kończy, no to ma zwyczaj się kruszyć po bokach. I pomyślałam, że wezmę go ze sobą, bo jest leciutki. To jest jedyne, wiecie, bo to jest papierowe opakowanie. To jest jedyne takie opakowanie, gdzie nie będzie mi ciążyło w tej mojej małej kosmetyczce. Ja nienawidzę nosić właśnie rzeczy ciężkich. I zobaczcie. To. O, to tutaj, to maleństwo mi posłużyło do wymodelowania twarzy i oczu, bo sobie wymodelowałam nawet troszeczkę załamanie. Co ja pokazuję? Przecież ja w ogóle nie miałam pędzla do blendowania. Ja sobie to palcem nałożyłam. Faktycznie pamiętam. No wzięłam sobie troszeczkę i tutaj powyżej załamania tak sobie wklepałam i nawet pokazywałam na Snapchacie ten makijaż, gdzie było trochę turbulencji i dałam sobie radę nawet z kreską, z rozświetleniem, z cieniowaniem i jeszcze sobie wymodelowałam twarz. No, dał radę i na razie zostanie w tej kosmetyczce, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. To tutaj jeszcze mam kilka małych drobiazgów. Cielista kredka z NYXa, Wonder Pencil, moja ulubiona. Posłużyła mi do zaznaczenia łuku brwiowego i odświeżenia linii wodnej. To też mus dla odświeżenia, powiększenia też spojrzenia. Czarna kredka z Oliwy. No, ona to jest po prostu mistrz. Nią zrobiłam piękną, cieniutką, wyciągniętą kreskę, która wiem, że mi się nigdy nie rozmarzę i po prostu ta kredka również, no darzę ją wielkim zaufaniem, wiem również, że mogę na niej polegać. Do tego wzięłam sobie jeden pędzelek skośnie ścięty, żeby tą kreskę właśnie wymodelować. Sobie nakładałam tą kredkę na pędzelek i tak właśnie robiłam sobie małą kreseczkę. Jeszcze miałam drugi pędzelek, taki z hakuhodo wysuwany, zamykany, taki podróżny, ale go zostawiam w torebce. Ale ten mi po prostu posłużył do nałożenia bronzera. Kredka do brwi, nie brałam pisaka, nic, tylko tak do podkreślenia troszeczkę brwi, małe, fajne, zgrabne opakowanie Arch Reef w odcieniu Blondshell, to mi w zupełności wystarczyło i ten mały skubaniec, który naprawdę jest świetny i uwielbiam go i noszę również ze sobą, bo nigdy nie wiadomo kiedy, na przykład szczególnie w lecie, kiedy się podkład zmarzę od okularów, jak zdejmuję okulary przeciwsłoneczne, czasami lubi się tutaj zmazać, czy na nosie, czy gdzieś, nie wiem, kropla wody spadła i coś się rozmazało, czy kreska, czy załzawiło nam się oko, musimy sobie poprawić, czy cokolwiek, to również zawsze jest ze mną. To jest, już Wam czytam, co to jest, By Terry, firma By Terry, i to jest Touche Velut. To jest coś pomiędzy, chyba raz już Wam pokazywałam, coś pomiędzy korektorem a podkładem, w formie właśnie takiego pędzelka i bardzo ma lekką formułę, jest bardzo trwały na skórze, przepięknie się rozciera, nawet jak mam przypudrowaną skórę, wiadomo jak są poprawki. W ogóle planuję nagrać filmik o poprawkach, o różnych fajnych moich trikach, także jak znajdę czas, to fajnie nagram. Także jak mam przypudrowaną skórę i on nie ma żadnego problemu z ładnym stopieniem się nawet na przypudrowanej skórze, gdzie nieraz jak się nakłada coś kremowego, to zrobi plamy, widać gdzie to było i zaczyna się to rozpuszczać pod spodem, tym puder już tak nie gra dobrze z tym, co nałożyłem na wierzch, więc to nie gra za bardzo, ale z tym świetnie to gra, bo on nie ma za tłustej konsystencji. To jest jakbyśmy miały taki korektor rozświetlający w pędzelku, tylko o bogatszej, bardziej kryjącej formule. Jest rewelacyjny, uwielbiam go i szybciutkie poprawki można nim zrobić. Widzicie, nie jest za jasny, czyli ma odcień mojej skóry, więc mogłam nim sobie fajnie całą twarz pokryć. Miałam też Beauty Blender tak wciśnięty tutaj i sobie nim nałożyłam, go bardziej roztarłam. No i miałam też mały taki puderek, który noszę ze sobą, chyba taki Ben Nye. Gdzieś to zapomniałam, chyba mi wyleciało w torebce, ale przysięgam, to jest wszystko, co miałam. Faktycznie i to jest kompletny makijaż, jaki sobie wykonałam i te rzeczy mi się sprawdziły, na pewno będę bardzo polecać. O tym za mało mówię, ale naprawdę za każdym razem, jak gdzieś idę, to zawsze to też mam w torebce, żeby sobie poprawić usta palcem, ciap ciap i już naprawdę. Uwielbiam, uwielbiam. Rzęsy, jakie również miałam wtedy na sobie, na afterparty z NYXa i również mam je teraz na oczach. To rzęsy, jakie dostałam ostatnio z Huda Beauty. Takie właśnie opakowanie dostałam. To nie jest zapewne, to był chyba prototyp, dlatego takie dostałam. I to jest model Jade. Wiem, że w Anglii można dostać na Cult Beauty. Zamówić ten model. Jest przepiękny. Przepiękny. Ja sobie go podcięłam dość sporo, ale jest bardzo wywinięty do góry. Bardzo wygodny w noszeniu.
No, bardzo mi się to podoba, że jest taki wymienięty, ma kilka rzędów, kilka segmentów grubszych, cieńszych, jak widzicie, i jest bardzo pięknie wywinięty do góry. Mało się tak spotyka, żeby rzęsy były tak ładnie podkręcone i tak fajnie czarne, więc jak nałożę, to nie mam żadnych prześwitów od spodu, tylko widzicie, mam mocno czarno i mi się to bardzo podoba, bo ja robię wszystko właśnie, żeby te kąciki unieść i taki model rzęs mi to daje. Także również bardzo polecam, na pewno by Wam się spodobał. Stila, cień, który przywiozłam z Sephory, z amerykańskiej Sephory. Postanowiłam ją tutaj wymienić, bo to jest taka moja mała perełeczka wśród małej, jakby to nazwać, tak jak ja bym była takim makijażowym piratem, a to bym trzymała w swojej małej skrzynce jako moją małą zdobycz za dalekiego oceanu. Głupoty gadam, ale tak troszkę czuję, że to jest taki mały mój skarbnik i on sobie będzie siedział zawsze na wierzchu i też go mam wklepanego tutaj na powiekę, tylko trzeba z nim uważać, bo ja go bez tego płynu nakładam, ja palcem, ale żeby się odrobinkę, ja rozcieram palcem, rozcieram na dłoni i dopiero wtedy wklepuję, bo jak się nałoży za dużo, to te płatki zaczną się tak dziwnie, dziwna skorupka się zrobi, tak? Także trzeba z nim ostrożnie, ale ja się nim umiem ostrożnie obchodzić i bardzo, bardzo się cieszę, że go mam i już nie pamiętam, ile kosztował w ogóle. Jeszcze jedna rzecz, która wybiła się bardzo w tych zakupach moich, których najczęściej też używam po przyjeździe. Mówię, no ciężko mówić o takich ulubieńcach, które przywiozłam, bo tyle tego było, ja na co dzień za bardzo nie wychodzę, to nie mam się jak malować. Tylko to, co faktycznie tak przy pierwszym, drugim użytkowaniu mnie tak poraziło, że to jest świetne. Paletka Shade & Light z Kat Von D. No, świetna rzecz. Naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości pudry. Pięknie się rozcierają. Mi się wydaje, że bardziej ją lubię od Anastazji. Ciut bardziej są napigmentowane i bardziej mi odpowiadają też te tutaj cienie, co są u góry. Ten tutaj bardzo jasny. Ten żółty, lekko bananowy, ale nie aż tak żółty jak w paletce Anastazji, jest tak idealnie żółty. I ten tutaj brzoskwiniowy, który czasem mi służy jako róż. I te wszystkie tutaj trzy odcienie, no to jest wszystko, czego mogę potrzebować. I to właśnie bardzo w nich lubię też, że się nie przy dotknięciu pędzla nie pruszą się, nie sypią na wszystkie strony, tylko jednak są takie zwarte. Bardzo lubię taki rodzaj właśnie kosmetyku, który nie lata wszędzie dookoła. I Nude Spectrum, paletka z Oliwy. Nude Spectrum jest piękna. Nude Spectrum jest przeze mnie używana, bo Nude Spectrum jest nowa i jak coś jest nowe, to się chętnie tego używa, ale nie tylko dlatego. Cienie Zoewa, jakkolwiek, ja będę mówić Zoewa, nie krzyczcie na mnie. To po prostu jest już jakaś samo w sobie. Ja polegam na tych cieniach, używam ich cały czas i no nie wyobrażam sobie bez nich moich makijaży, bo również mogę im ufać. I właśnie pytacie mnie często, którą lepiej wziąć, jak jesteście na kupnie tych paletek. Jeszcze tylko otworzę tą. To jest paletka Coco Blend, a to jest paletka właśnie Nude Spectrum. I co ja bym powiedziała? One są bardzo podobne, tak naprawdę, zobaczcie. Są bardzo podobne, tyle że Coco Blend ma tutaj taki bardziej brokatowy jeden cień. No, tak naprawdę jest tylko więcej 5 cieni, ale jeżeli Was interesuje większa jakby... nie wiem, większa różnorodność, jeżeli chodzi o cienie, to ja bym wzięła tą. Ta jest również bardzo ładna, ale jednak ten miedziany bardziej mi przekonuje niż ten na przykład bardziej czerwony, więc tutaj jest taki czerwony, ładny brąz, tutaj takiego nie ma, ale jest coś pomiędzy tymi dwoma. Tutaj mamy taki złotawy jakby miedziany, tutaj też jest taki, więc to naprawdę zależy od Was. Tutaj mamy na przykład czarny, a tutaj jest tylko taki bardzo ciemny, chłodny brąz. Więc to tutaj zależy wybór od Was. Ja bym brała tą, bo tutaj jest po prostu więcej cieni i troszkę takie odcienie, które bardziej mi odpowiadają, bo na pewno nie używam tego brokatowego, ani tego czarnego, czerwonego tutaj, to tak od czapy. Te chętniej się widzę w nich, więc tak, to może podpowie Wam coś i łatwiej Wam się je wybierze. No i nie mogę nie wspomnieć o pomadkach matowych Kat Von D Everlasting Liquid Lipsticks. Ja nie mam słów do nich. Najlepsza formuła, jaką miałam. Wiem, że jeszcze wiele... prawdopodobnie, mam nadzieję, do wypróbowania przede mną i niech się te firmy prześcigują i robią coraz to lepsze, szczególnie takie dostępne na polskim rynku czy na angielskim, bo matowe usta są
Świetne i wszyscy lubimy matowe usta i lubimy mieć wybór, że mamy, możemy iść do sklepu łatwo dostać fajną matową pomadkę, tak samo jak teraz możemy dostać pomadkę matową w płynie, tak samo jak łatwo możemy dostać różne kremowe pomadki w drogeriach. Niechaj takie dobre formuły też się znajdą, żeby były dla nas łatwiej dostępne. To jest najlepsza formuła, jaką znam. Te dwa odcienie są przepiękne i ja je właśnie kupiłam z myślą o używaniu osobno albo mieszaniu. Dzisiaj mam tą pomarańczową z wklepaną odrobinkę lanoliną na usta, bo chciałam troszeczkę bardziej błyszczący efekt, ale Wam pokażę, jak wyglądają te dwie pomadki zmieszane, bo właśnie do tego je głównie kupiłam. Ten kolor, który powstaje po zmieszaniu, to jest po prostu jakaś magia. Widzicie te dwie, jakie są intensywne, a jak się je zmiesza, zobaczcie, jaki piękny kolor wychodzi. O matko, jaki intensywny. Badam troszeczkę więcej fioletu. Można sobie dozować. Proszę bardzo. W ogóle ten pomarańcz bardzo dominuje. Ale zobaczcie. O właśnie, o to mi chodziło. Zobaczcie ten kolor. Tak różnorodne można odcienie tutaj tworzyć. Bardziej fioletowe, bardziej... Ono to ma tak leciutką, wodnistą konsystencję. I po zaschnięciu nie czujemy nic. Gdzie właśnie pomadki z Anastazji, moim zdaniem, no kleją się. Po jakimś czasie się kleją mi na ustach. I nie mają tak delikatnej konsystencji jak to. To jest naprawdę woda. Woda, ale zobaczcie, jaki pigment. No woda. Jak ja to zmyję teraz? Co ja zrobiłam? No ale widzicie kolor, prawda? Szybko dwufazówką potraktuję, zanim zaschnie. Zobaczcie, co się dzieje. Także jeżeli macie okazję, bierzcie, po prostu bierzcie. W ogóle się nie zastanawiajcie. Tak samo jak podkład Locket Foundation. Ja już wiem, że to jest jeden z lepszych podkładów. Nawet dzisiaj pisała do mnie jedna dziewczyna, czy polecam, bo się zastanawia, żeby kupić do kuferka na makijaże ślubne. Absolutnie, rewelacyjny, idealny będzie do makijaży ślubnych, bo jest wodoodporny, mocno kryjący, przepięknie wygląda naturalnie na skórze, jest bardzo komfortowy. Jeden z lepszych podkładów, jakie używam. W ogóle Kat Von D mi tutaj zmiotła i ja chcę jeszcze... czemu one nie są tak zawsze dostępne? Teraz rozumiem Wasz ból, no. Także bardzo mnie ciekawią inne kosmetyki tej firmy, skoro te tutaj są tak świetne. I co jeszcze mam? I na koniec coś, co mnie zachwyciło, coś, bez czego sobie teraz nie wyobrażam mojego kucherka. Bo jestem, jak mówię, syrenia. Uwielbiam wszystko, co się mieni na zielono-niebiesko, co wygląda jak żuk i ogon syreni. Uwielbiam. I bardzo się ucieszyłam, że takie coś teraz można osiągnąć na paznokciach dzięki takiej właśnie syrence. Ja wzięłam tą emeraldową, bo zielone bardziej do mnie przemawia i właśnie takie paznokcie sobie noszę teraz po przyjeździe z Los Angeles. Już miałam spory odrost i od razu kupiłam online na stronie Indigo. W Anglii też jest sklep online Indigo i kupiłam, bo słyszałam, że właśnie jest najlepsza. Przy okazji sobie też kupiłam żel budujący z Indigo i dzięki niemu wreszcie sobie mogłam jakby uformować paznokcie, bo ja mam takie, naturalnie mam takie krzywe łopaty, jak to nazwać. Wiecznie są krzywe, wybijają się, podkręcają do góry, nie mają takiej fajnej, ładnej płytki, jak niektóre dziewczyny, ja zawsze zazdroszczę, są idealne płytki i przepięknie to wygląda. I ja mam właśnie, jak mi jeszcze odrastają szczególnie, no to jest takie dziwna łopata kwadratowa. No, nie lubiłam swoich paznokci za bardzo, ale teraz właśnie sobie nadbudowałam takim żelem. Zrobiłam taką górkę na środku, utwardziłam w lampie i potem spiłowałam też w formie takiej troszkę górki, że teraz mam takie zaokrąglenia i dużo lepiej to wygląda moim zdaniem. I ładniej to też odrasta, nie widać tej różnicy między tym, jak odrasta mi od palca. Teraz jest bardziej równolegle i bardzo mnie to cieszy, także tutaj ten taki żel budujący będzie na pewno ze mną długo. Plus paznokcie są mega utwardzone, to są moje naturalne i są twarde, bo po prostu jak nie wiem co. Zwykle wcześniej kładą sobie jakieś 5-6 warstw, nawet 6 warstw top coatu, żeby tak bardzo utwardzić moje base coatu, tak? Base coatu hybrydowego, żeby utwardzić sobie paznokcie. Teraz będę sobie po prostu spiłowywać, tak jakbym miała żele po prostu, spiłowywać górną warstwę i potem nakładać nowe lakiery na to, jak mi się spiłuje już za bardzo ten budujący, to sobie nadbuduję znowu i myślę, tak będę robić, bo to dla mnie tutaj działa. No i kupiłam sobie też to, co się nazywa, ta folia taka do robienia takich szklanych paznokci, również w odcieniu Emerald. Bardzo mi się podoba jakieś pomysły. Na pewno z tym będę sobie tutaj wymyślać. Nie używałam jeszcze, ale już jest moim ulubieńcem, no bo się mieni na wszystkie kolory. No,
I to by byli wszyscy moi ulubieńcy. Jeszcze raz przepraszam, że troszkę tak późno, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Mam nadzieję, że sobie coś wypatrzyłyście i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, pa!